Trzy dni w rzeszowskiej hali na Podpromiu trwała wiosenna edycja targów budownictwa, wyposażenia wnętrz i ogrodów. Była to dobra okazja do zapoznania się z urozmaiconą ofertą ponad 200 firm, producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych oraz mebli. Przygotowano też wiele ciekawych ekspozycji dla posiadaczy ogrodów przydomowych lub działkowych. Jest to nasza flagowa impreza wystawiennicza, wiosenna edycja targów budownictwa. To jest największe wydarzenie wystawiennicze na Podkarpaciu i jedno z największych obecnie w Polsce. Niezależnie od sytuacji rynkowej, gdzie wiele firm z branży budownictwa przeżywa różne perypetie i trudności ze sprzedażą towaru, prezentuje się na targach grubo ponad 200 firm. Zabrakło nam miejsca na ekspozycję tutaj w hali na Podpromie. Jest wiele ciekawych nowych ofert, nowych technologii. Równocześnie odbywały się targi nieruchomości. Ci, którzy planują zakup własnych czterech kątów, mogli się również zapoznać z ofertą kredytową na te inwestycje. W ramach imprez towarzyszących odbyły się warsztaty i prezentacje, a w trzecim dniu konferencja Energooszczędne budynki – wyzwanie czy konieczność. W programie znalazł się m.in. wykład na temat domów pasywnych, dodatnio energetycznych, zastosowania nowoczesnych urządzeń grzewczych w budownictwie czy finansowania budownictwa niskoenergetycznego. Dla zwiedzających przygotowano liczne nagrody.